Ten atak pozycyjny trzeba po prostu dobrze przygotować. To są indywidualne akcje albo Koseckiego, albo Ziobera. Może teraz wreszcie gol! Po strzale Leśniaka. Bramka dla polskiej drużyny. Jest to, proszę. Wreszcie i tym razem nogą strzelamy bramkę San Marino. Dokładne rozegranie Koseckiego z Leśniakiem. No rzeczywiście Leśniak widać, że technicznie jest bardzo dobrze przygotowany. Przed meczem cokolwiek jest trudno prorokować. Po tym, co zdarzyło się w Łodzi, bramki nie będą miały znaczenia. Trzeba zdobywać punkty i te dwa, polska reprezentacja ma szansę. Krzysztof Maszycha i słupek 2-0. Brawo, piękna akcja. No i to jest to, kiedy się strzeli pierwszą bramkę, wtedy ten worek z bramkami może się rozwiązać. Józef Wandzik, gdy z nim rozmawiał, Józef Wandzik powiedział, że Krzysztof Warzycha jest w życiowej formie. Super snajper greckiej ligi rzeczywiście prezentuje teraz w tej trudnej sytuacji pełnię swoich umiejętności. 2-0, odnotujmy. Furtok, ładne odegranie. Leśniak, będzie bramka samobójcza, Leśniak dobija, nie! Marek Leśniak 3-0. No i to jest to, kiedy się naciśnie po prostu obrońców, trochę się włoży w to wysiłku, trochę się przyspieszy akcję, to po prostu... Do zera dla polskiej reprezentacji, a to dogranie od Jana Furtoka. Poszedł Leśniak odważnie, tym, który strzelał w zasadzie był Gobbi, a Leśniak...